To wczoraj chyba nie nagrywałem coś. A, bo nie wziąłem kamery. Mam w ostatnie nagrywanie mam w chuju, bo sam nie wiem, czy jestem szalony reporter na wakacjach, czy jesteś Mikinia i Tomek, więc nie wiem. I co? I co, kurwa? I co, kurwa? I moi drodzy, kurwa, mać wasza jedna. Jest taki sprawson, że jedziemy z hotelu, bo Pająk, podróże Pająka Wojownika, kurwa, każdy zna ten kanał, to jest gwiazda. Ale wczoraj się spotkaliśmy z Pająkiem, spacerowaliśmy po Phuket, a tu jacyś ludzie do mnie. Siema, szalony! To jest większą gwiazdą, Pająku. Ale w każdym razie. Pająk nas zabiera, jedziemy na Full Moon Festival, ponieważ pogoda jest piękna. Żart. Jak taka będzie pogoda, się festiwal nie odbędzie. Jedziemy 7 godzin na Full Moon Festival. Full Moon Party. A drugi koniec tam, kurwa, nawet nie Phuketu, uhu, huhu. I co? Później jedziemy do Bangkoku. A my, kurwa, będziemy się jebać z tym bagażami, kurwa, co mnie strasznie wkurwia. I jedziemy później do Bangkoku. Pająk wraca, my chwilę zostajemy i wracamy tu znowu na Pająka urodziny. I w ogóle masakracjoza. Będziemy, kurwa, lotoć po tej, kurwa, Tajlandii, w tej nazad. Tak, żeśmy sobie zrobili rezerwację na za tydzień w tym hotelu znowu. Bo to jest fajny hotel i fajna lokalizacja. Kurwa, mnie przeraża takie życie gdzieś na końcu świata, tak kurwa w dupie i tak przywiązany na stałe, nie? Że wiesz, no to nie są ludzie, którzy chce jutro wyleci gdzieś, nie? Tylko on już, kurwa, wiesz, jest zajebiście, no jest zajebiście, kurwa. O, ta krowa się zestrała, o, fajnie, masz świeże gówno, kurwa, no ja pierdolę. Sprawa wygląda tak. Jedziemy na festiwal, który się kończy o 23. Jest późno, padał deszcz, tam jest, kurwa, ulewa i sztorm pozrywa o drogi. Po drugie, ja zabukowałem hotel na za tydzień niechcąco. Znaliśmy jakiś inny, ale daleko. Po trzecie, na prom już nie ma miejsca i mamy kupione na następny prom, a będziemy udawać, że mamy na ten. Bo jak będziemy na następny, to już nie zdążymy na ten festiwal, a jechaliśmy 400 km. Jak się nie bijemy na ten prom, to już po wszystkim. Kochani, otwieramy to z Piotrkiem Pająkiem biuro podróży. Kto was tak urządził? Spółka totalnie bez odpowiedzialności. Płyniemy na festiwal i tak, kurwa, od rana spóźnienie, deszcz. Na, tam, gdzie festiwal rozkurwił o drogi, huragan, nie ma wyspy w ogóle podobno. Później żeśmy pomylili, kurwa, drogę. Później zabugowałem hotel o tydzień za późno, a na końcu żeśmy się wjebali na nie ten prom. Także, kurwa, logistyka, wszystko ogarniemy. Komuniec, ty, wesela! Ale jesteśmy. Ale jesteśmy, ale kurwa. Jesteśmy, też będziemy. Także, byście się chcieli... 90%. Jakbyście się nie chcieli z jakąś babą okajtać, to wam zorganizujemy wesele, nie? To wiadomo, że nie wyjdzie. A kto, kurwa, kto tutaj, kurwa, śpi? Ajajajajaj. Zanota go. O, no, no. To są nasze hotele. Bo generalnie mamy Unknown Road. Unnamed Road. Jest Unnamed Road, kurwa, Unnamed Hotel i pobrali tylko pieniądze, kurwa. Podobno jest hotel zdalny. Tylko do, kurwa, Tajpas. NFT. NFT hotel, właśnie, kurwa. Sam obrazek jest kupiliśmy. A słuchajcie, chuja dzisiaj będziemy spać, ale można na tym zarobić. No i co, generalnie dojechaliśmy gdzieś, chuj wiedział. Kong Sala. Koch, kurwa, coś tam. Kong, dojechaliśmy nawet jakiś festiwal. Tribute to Wodecki. Podobno. Mają, zacznij od Bacha, mają grać całą noc. Ty masz, kurwa, tu wszystko jest jasne. Zobacz, gdzieś tutaj w przywodzie, kurwa, masz, szukaj. A nie możesz maila sprawdzić na przykład? No jest, unknown road, kurwa, na mailu. Unknown road, unknown hotel, unknown potwierdzenie reservation, ale kurwa. Ale jest kurwa, to jest moja wina, unknown road i chodź. Czego ty nie rozumiesz? No to jest, ja to, kurwa, nie rozumiem, unknown road. Ale on tylko naszeka, zobacz. Kurwa, człowieku, jedź, unknown road. Hey sir, do you know where is Unknown Street? Tam. Oh, okay, thank you. Tam i w lewo. Thank you. No problem. To to jest to, czy nie jest to? Nie, nie, my mamy z widokiem, kurwa, na morze, chłopie. No wyjeżdżą, wiesz? No ale tak, kurwa, no. Człowieku, willa no za 20 zł z widokiem na morze, to jest, kurwa, ciężka drama. Ja bym wolał, żeby nie miała widoku, może miała kibla. Jak wiem, że ma widok, to nie będzie miała kibla, ale kurwa. Ale kibel? No, w sumie, jak masz widok? Można mi wszystkie obawy. Kurwa, czego się zestrasz, ale z widokiem na morze, kurwa. Ja nie przejedź dziecko, naprawdę, kurwa. Bo kurwa, nam więcej kulek na nas zostanie. Kurwa, my tu mamy mieszkać? Ja pierdolę, my tu mamy mieszkać? Aleśmy sobie, kurwa, hotel wynajęli. Nie pierdol! Nie, kurwa, nie, nie, nie!
My tu mamy mieszkać? Patrzcie. O kurwa. Ja pierdolę. Serio my tu mieszkamy? Kurwa, serio? O. Kurwa. Ej, dobra, rozkładaj te bile, dawaj kije, gramy. My tu mieszkamy? Źle, kurwa? Źle? Zajebiście. Kurwa, to jest zajebiście. Serio, mi się tu podoba w chuj. Walę na dwie kamery, widziałeś to? Kurwa, tu jest zajebiście. Ty, tu jest fajnie. Aha, fajnie, bo byliśmy tam, a teraz nasze auto jest otwarte. Myśleliśmy, że jest chujowo, jest zajebiście. Kurwa, tu jest fajnie. Z morze, kurwa, bar nad morzem, pięknie tu jest. Przypominam to Salwador, w Salwadorze byliśmy tak samo z Kinią. Kurwa, zajebiście. Nie, naprawdę jest petarda, petarda. Słuchajcie, jest przy głównej drodze, to jest dobrze, wiesz. Są tramwaje, jest pętla autobusowa, dobrze. Metro. Jest pokój, jest kozak. Nie, pokój. O, pokój, kurwa. Podróże wojownika, kurwa. Nie bardzo jest okno, ale ważne, że... Ale podróże wojownika, człowieku, kurwa. Ale ważne, że jest, są drzwi i łóżko. Człowieku. Nie, jest spoko, spoko jest. Jest spoko, jest przy pętli autobusowej. Tu jeździ nocny, 16 i 11, spoko jest. A mi się chuj podoba. Mi się też chuj podoba, no. My tutaj na wysepce, zaraz się zacznie festiwal i patrzcie na to, targ. Nie ma ani jednej osoby kupującej, a to jest pół biedy. Nie ma nawet osoby sprzedającej. Patrzcie, jaki ogromny targ z ciuchami. Wszystko wystawione, nikogo. Tajlandia. Nagrywkę z Arkiem, jestem już skończony. Idziemy na festiwal. Naprawdę jestem dokończony, od rana jedziemy. Idziemy teraz na festiwal, Full Moon Festival, jeden z najlepszych festiwali na świecie. Na plaży, na wyspie. Idziemy. Nie biorę kamery. Zobaczymy, co będzie. Kamery nie brałem tam. Wczoraj byliśmy na tym Full Moon Festival. Festiwal petarda. Wszystko było petarda. Ludzie petarda, muzyka petarda, festiwal petarda. A jak się czuję? Spierdalajcie. Na kolejną wyspę, której nazwy nie pamiętam, podobnie jak nazwy pierwszej wyspy, więc kurwa, to jest żadna różnica, żadna zmiana. Teraz byliśmy na tej, co jest Full Moon Party i płyniemy na inną. Tam noc i do Bangkoku. Jesteśmy tak wyjebani. Kurwa, te promy ich to... Podobno ten prom był na złomie już. Zawieźli go na złom, ale go nie przyjęli, bo był za bardzo zardzewiały. I pływa dalej, kurwa. Dziury w podłodze, kurwa, non stop. Wszędzie dziury w podłodze, przeżarte. A chuj tam. Płyniemy. Dużo kitesurferów tutaj na tej wyspie. Ja pierdolę. Patrzcie na kibel. Przechodzenie w Tajlandii przez ulicę to jest kurwa sport. To jest naprawdę wyzwanie. Oni nie dzwoniają nawet na sekundę, czy jesteś na pasach, czy nie. Wypierdoliłby w ciebie. Tam nie ma żadnej reakcji z ich strony, nie? Tak by kurwa komputer pokładowy Taja nie odnotowuje kurwa obiektu przed nim, jak jest pieszy. Tylko inne pojazdy. Więc... Oprócz tego jeszcze ruch inny niż u nas, więc... Oczy dookoła kurwa głowy, albo... Albo gin kurwa! Piotrek, masz maskę? Nie wejdę przecież do sklepu bez maski. O kurwa, zupka jest zacna. A co ty, kochanie, powiesz, czy dzisiaj zrezygnujesz ze swojego wegetarianizmu? Dzisiaj jadą kurczaki. No i pierdol to, kurwa. Jesteśmy już na drugiej wyspie. O, tam Piotruś. Pająk. Na drugiej wyspie, która się jakoś nazywa na pewno.
i na pewno się nazywa inaczej niż pierwsza wyspa, ale kurwa nie wiem. No i jesteśmy tak wyjebani po tym festiwalu wczorajszym na plaży. Nie, no szkoda gadać, szkoda gadać. Więc idziemy spać. Jemy. Idziemy jeść. Już zamówił Piotrek nam jakieś tam zupę. Mówię, że tu jest dobra i... Kurwa, już nie mogę gadać. Co ja w ogóle mówiłem, kurwa? Jak ja się nazywam, kurwa? W jakim kraju my jesteśmy? Ja pierdolę, jak mam rozpierdol. Dzień dobry. No i ten. Idziemy spać, no. A jutro rano lecimy do... Także w sumie po chuj myśmy tutaj na tą wyspę przyjechali. Myśleliśmy, że będziemy trochę wcześniej i że będziemy mieli siłę. Także wyspa będzie zaliczona, nic na niej nie zobaczymy. Jutro rano lecimy do Bangkoku. No i co jutro? Sobota. Sobota w Bangkoku. Co będzie się działo?